Mecz charytatywny pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Akademią Górniczo-Hutniczą. Inicjatywa studencka, która tym razem miała na celu zebrać pieniądze na rzecz Fundacji Wyspy Szczęśliwe, zajmującą się dziećmi z chorobą nowotworową. Jak co roku spinamy się i podążamy za osiąganiem celu, którym jest właśnie pomoc Fundacji Wyspy Szczęśliwe. Pracy jest dużo, ale chodzi właśnie o ten szczytny cel, który łączy zarówno UJ, jak i AG. W pierwszej połowie meczu będą występować panowie, którzy będą grali w koszykówkę, natomiast druga połowa meczu będą to kobiety, które będą grały w piłkę siatkową. W obu przypadkach zwycięstwo odniosły drużyny z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednak nie o wygraną którejkolwiek z drużyn tu chodziło. To jest piękna sprawa, że potrafimy te zwaśnione dwie drużyny połączyć i zrobić coś razem dla Fundacji Wyspy Szczęśliwe. Dobra zabawa i zacięta walka, oprócz tego właśnie cel charytatywny, więc świetna sprawa. Nie dość, że można się dobrze bawić, to jeszcze przysłużyć się jakimś dobrym celu. Zawsze wspólny cel, którym jest taki charytatywny mecz, zawsze jednoczy ludzi, nawet tak różnych jak my, to jest po prostu fajne. Aktywnie i głośno, ale przede wszystkim z fantastyczną, charytatywną ideą. Tak właśnie wygląda sportowa Święta Wojna, która już po raz piąty organizowana jest przez studentów dla tych, którym cierpienie utrudnia codzienne życie. Mówiąc krótko, szczytny cel, wspólna gra łączy UJ z AGH.